Chcieliśmy wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom. W dniu dzisiejszym chcielibyśmy Państwu zaprezentować automaty BM02. Spółka zakupiła je z myślą o poprawieniu komfortu pasażerów w temacie zakupu biletów, aby nie zdarzały się sytuacje, kiedy pasażer nie może kupić tego biletu, na przykład późnym wieczorem, czy też w innych sytuacjach. Automat posiada w ofercie wszystkie bilety lokalnego transportu zbiorowego oraz taką funkcję informacji pasażerskiej, gdzie pasażer może się dowiedzieć o biletach kontroli naszej nowej stronie Facebook, która niedawno została wprowadzona, oraz informacji pasażerskiej, takiej typowo, jeżeli chodzi o kontakt do firmy. W automacie można płacić za pomocą gotówki. Tutaj nominały od 10 groszy do 5 zł, automat wydaje resztę, albo kartami zbliżeniowymi w dwóch systemach, Visa PayWave i Mastercard PayPass. Coraz więcej osób posiada już takie karty, więc wydaje się, że idziemy z duchem czasu i te płatności, mikropłatności będą coraz częściej wykorzystywane. Dlatego MPK postanowiło, jako jedno z pierwszych miast w Polsce, taką możliwość w naszym automacie zastosować. Na razie mamy 55 sztuk takich automatów i będą jeździły wyłącznie w autobusach. Autobusów samych mamy ponad 300. Dlatego te autobusy, w których będą te automaty, będą wyposażone w naklejki przy każdym wejściu do pojazdu, jak i w środku pojazdu. Jeśli chodzi o samo korzystanie z automatu, jest możliwość płacenia za pomocą monet lub kart zbliżeniowych Visa PayWave i Mastercard PayPass. Wybieramy sobie dowolny bilet, albo z czterech podstawowych biletów, albo z pełnej oferty biletów. Załóżmy pełna oferta biletów, bilety czasowe, bilety normalne i wybieramy sobie, powiedzmy, taki bilecik. Teraz mamy informację, zapytanie, ile biletów chcemy sobie kupić. Powiedzmy, że chcemy kupić 2 bilety i wybieramy płatność kartą. Tutaj do czytnika zbliżamy kartę. Czytnik musi odczytać kartę. Pojawiły się lampki. Czekamy. Automat wydaje nam bilet. I zaraz zapyta o to, czy chcemy potwierdzenie transakcji. Jeżeli chcemy, załóżmy, naciskamy tak. Drukuje nam potwierdzenie. Tutaj 2 bilety. Wyciągamy potwierdzenie z klapki. Tak wygląda potwierdzenie, że zapłaciliśmy kartą zbliżeniową. Oprócz tego możemy zapłacić monetami. Automat wydaje resztę. Zaznaczamy, no powiedzmy, że chcę kupić jeden bilet, zaznaczamy płatność gotówką. Rzucam 2 złote. Informuje mi, że tutaj wydaje resztę. Wybieram sobie resztę i od razu wybieram zakupiony bilet. Tak wygląda bilet kupiony w automacie. Tak jak już mówiłem, można kupić więcej biletów i je kasować innych pojazdów. Możemy również automat wykorzystywać
żeby czegoś dowiedzieć się o komunikacji miejskiej, o najistotniejszych sprawach dla pasażerów. Te przyciski to są kreowane przez nasze przedsiębiorstwo, będą się pojawiały kolejne informacje, być może o utrudnieniach, o jakichś zmianach tras. Na razie mamy takie informacje dotyczące kontroli, a więc zmian w przepisach polegających na tych, że kontroler może zatrzymać pasażera, który nie chce okazać dokumentu. Informacje na temat, kto może kontrolować w pojazdach komunikacji miejskiej, jaka jest legitymacja. Wracamy do głównego menu. Taryfa. To informacja przede wszystkim dla osób spoza naszego miasta lub takich, które nie znają dokładnie taryfy i mogą się dowiedzieć, jakie bilety są u nas w Łodzi za przejazd komunikacją miejską i jakie można kupić w tym automacie, bo można kupić wszystkie z nich. Kontakt to dla osób zainteresowanych kontaktem z naszą spółką, informacja centrala, pytania, jeżeli ktoś chce wysłać faks, jeżeli chce, jak ma jakieś specjalne potrzeby. I Facebook. Od niedawna nasze przedsiębiorstwo jest na Facebooku. Ma dwie strony. Strona przedsiębiorstwa, gdzie może się dowiedzieć różnych ciekawych informacji na temat naszej firmy i na temat komunikacji miejskiej ogólnie. A również strona MPK Łódź Traffic, która mówi o utrudnieniach. Na bieżąco nasi pracownicy wpisują, gdy dzieją się jakieś utrudnienia z różnych przyczyn wynikających z problemów na mieście komunikacyjnych. Możemy powrócić do zakupu biletów. Również, proszę zwrócić uwagę, jest możliwość wyboru języka. Mamy język angielski i język niemiecki. Pasażer obcojęzyczny ma wszelką informację na temat zakupu biletów.